Szanowni Państwo, zostacie poddani wymyślnym, intelektualnym torturom. Umożliwiono granie w A. jednorękiego bandytę, B. asteroidy, C. ping-ponga. Pan jest człowiek zwykle z rozmachem. Obiecuję, że ta opera wrocławska zostanie do nas przeniesiona. To jest główny mój i taki główny cel, priorytet mojego programu wyborczego. Przyjęliście naszych skoczków. Przecież my też możemy. My też możemy zbudować naszą skocznię. Dużo nie trzeba. Wieży ciśnień już mamy. A tej wieży będzie winda. Zrobimy krach i będziemy zjeżdżać. Dowiedziałem się przed chwilą, że 66% dni mamy pochmurnych. Słońce nam w tym nie przeszkodzi. Śnieg się utrzyma. Będziemy skakać. Oprócz tego, szanowni Państwo, w letnie dni, które też się zdarzają, pod skocznią będziemy urządzać różnego rodzaju zabawy. Zachęcam do głosowania. Warszawa zrobiła drugą linię metra szybciej niż my, projekt obwodnicy. A zatem można to zrobić szybciej, lepiej i łatwiej. Dlatego obiecuję, że jak zostanę burmistrzem, za 4 lata ruch samochodowy w Oławie zniknie. I tutaj ciekawostka, wszyscy Państwo no, w poziomie, a Pan Przemyślał poszedł w pionie. Coś w tym jest, to w pionie jest spocznia. Spoglądając na kangura, który po rynku za jajkiem hula. Gdzie Darka ze skoczni narciarskiej spada. Nasze miasto to jest Oława. Nasze miasto kochane, gdzie wszystko jest możliwe i wszystko zdarzyć się może. Oława to bardzo fajna sprawa. Na jezdni dziura, na skok kangura. Ale na piaskach po rewitalizacji kebaba będą kręcić obywatele różnych nacji. Zapraszam na kebab u Turka. Zwycięzcą trzecich kierowców samorządowych podczas salonu bez nazwy został pan Tomasz Fryszman. Dziękuję.